Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: darmowe autobusy w Legnicy oraz droga S3 w muzeum. We wtorek, 5 marca, wojewoda wydał rozstrzygnięcie w sprawie bezpłatnych przewozów autobusami dla uczniów i seniorów. Co oznacza to dla mieszkańców oraz dla finansów miejskiego przewoźnika? Sprawdziliśmy to. Według uchwały za darmo autobusami mogą jeździć uczniowie legnickich szkół za okazaniem legitymacji szkolnej oraz seniorzy, którzy ukończyli 65. rok życia bez względu na miejsce zamieszkania. Chcieliśmy, żeby legnicka młodzież, dzieci uczące się w legnickich szkołach miały ułatwiony dostęp do wielu zajęć, chociażby pozalekcyjnych. Wskazywaliśmy, że naprawdę dla wielu rodziców, dla wielu dzieci ten bilet autobusowy jest często barierą, która decyduje o tym, czy to dziecko weźmie udział w pozalekcyjnych zajęciach, czy też nie. Ponadto jest taki trend w tym momencie rzeczywiście w kraju nowoczesny, jeżeli miasto chce się rozwijać, jeżeli miasto chce być konkurencyjne wobec chociażby ościennej Jeleniej Góry, Lubina czy nawet Jawora, musimy wychodzić naprzeciw mieszkańcom. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji wyliczył, że uchwała będzie kosztowała jego spółkę około 4 milionów złotych więcej. Dopiero życie pokaże, jaka to będzie różnica w przychodach z biletów, natomiast oszacowałem, że w skali całego roku, tak, czyli 12 miesięcy, jest to koszt niemalże brutto 4 milionów. Średnio licząc miesięcznie jest to około 330 tysięcy złotych mniej wpływów z biletów. Radni jeszcze raz podkreślali, że to prezydent ma możliwość zmian w budżecie, więc to on musi wskazać źródła finansowania bezpłatnych przejazdów. Radni mogą się do tych poprawek w budżecie miasta tylko ustosunkować. Czy pieniędzy nie ma, tego nie wiem, bo to zależy znowu od kontekstu. Jak trzeba było sięgnąć po duży kredyt, który miasto zaciągnęło w grudniu. Pan prezydent argumentował, że mamy świetny rating, że jesteśmy w doskonałej kondycji finansowej i nie ma obaw. Natomiast jeżeli trzeba coś rozdać ludziom, wtedy nagle jest podnoszona obawa, że nie ma pieniędzy w budżecie, że być może trzeba bardziej o to dbać. Ja też przypomnę, że na MPK w 2019 roku wydamy prawie 16 milionów złotych już teraz. Rabczenko i Kupaj złożyli interpelację w sprawie finansów MPK. Pytają w niej o zarobki Rady Nadzorczej oraz o zmniejszenie jej składu osobowego. W Legnickim Przedsiębiorstwie Komunikacji obecnie pracuje 5 członków Rady Nadzorczej, gdzie przypomnę, ustawowo to jest minimum 3, którzy pobierają wynagrodzenie na poziomie około 4-5 tysięcy złotych miesięcznie. Wszyscy, którzy się trochę na tym znają, wskazują bezpośrednio, że takim racjonalnym wynagrodzeniem dla członka Rady Nadzorczej spółki komunalnej, przypomnę, to jest spółka, która nie konkuruje na wolnym rynku, która nie pozyskuje nowych zleceń. Prezes MPK dodaje, że kontrolerzy zostali poinformowani o zmianach w prawie, więc jeśli ktoś we wtorek dostał mandat, to ma prawo się odwołać od tej decyzji. Również bilety okresowe będzie można zwrócić. Kontrolerzy mają jednak prawo do sprawdzania dokumentów. Obowiązkiem jest osoby uprawnionej okazanie dokumentu tożsamości, który w przypadku 65-latków wskazuje wiek tej osoby, na przykład, natomiast w przypadku dzieci czy młodzieży szkolnej, legitymacji szkolnej legnickiej, bo to są podstawy do korzystania z ulgi. Więc jeżeli się takie sytuacje gdzieś pojawiły, chociaż powiem szczerze, nie wiem, no, spróbuję to dzisiaj wysądować, jak to rzeczywiście wyglądało w praktyce, nie ma tutaj żadnego problemu. Takie wezwanie zapłaty, czyli tak potocznie mówiąc mandaty, zostaną anulowane bezwzględnie. Prezes prowadzi również rozmowy z kierowcami, którzy domagają się podwyżek. Według obliczeń realizacja wszystkich postulatów związkowców to koszt ponad 2 milionów złotych, ale jak dodaje Zdzisław Bakinowski, rozmowy pozwolą jeszcze obniżyć tę kwotę. Prezydent Tadeusz Krzakowski znalazł się w zacnym gronie zarządu Związku Miast Polskich. Decyzję w tej sprawie podjęto w Poznaniu. Na prezydenta Legnicy głosowało 199 z 211 delegatów. Tadeusz Krzakowski do tej pory przez kilkanaście lat zasiadał w Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich. Teraz będzie w tej organizacji członkiem zarządu. Prezesem Związku Miast Polskich ponownie został prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. W nowym poszerzonym zarządzie Związku Miast Polskich znalazło się 30 przedstawicieli miast członkowskich. Podczas poznańskiego zjazdu wszyscy zadeklarowali stanowczą wolę obrony samorządu przed centralizacją. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona w Legnicy Ryszard Pisarski otrzymał honorowy doktorat Ukraińskiego Uniwersytetu. Drohobycki, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki, od długiego czasu współpracuje z legnicką uczelnią.
Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki przyznał rektorowi Legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona tytuł doktora honoris causa. W ten sposób dołączył on do grona profesorów honorowych. Wśród nich są m.in. Roland Franco, Stanisław Dąbrowski, Mikołaj Muszynka czy Wiktor Andruszczenko. Profesor Ryszard Pisarski był osobiście zaangażowany w rozwój współpracy między uczelniami. Dzięki temu udało się zorganizować szereg cennych konferencji i wizyt studyjnych. Od 8 marca będzie czynna wystawa Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne w latach 2015-2017. Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaworze i będzie na niej można zobaczyć najciekawsze zabytki, które odkryto podczas budowy drogi. Na wystawie znajdziemy pamiątki z badań archeologicznych z budowy trasy S3 na odcinku od Bolkowa do Lubina. Stanowią taką kwintesencję tego, co zostało odkryte w trakcie tych 2 lat prac archeologicznych związanych z budową drogi S3. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim znaleziska z 2 ogromnych cmentarzysk rozpoznanych w trakcie tych prac. Cmentarzyska w Paszowicach oraz cmentarzyska w Duninie. Odkryto tam łącznie ponad 800 grobów pochodzących z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Wśród interesujących znalezisk trzeba wymienić czekan z epoki brązu kultury przedłużyckiej. Datowany jest na rok około 1400-1200 przed naszą erą. Na wystawie można podziwiać również pięknie malowaną ceramikę. Materiały te datowane są od neolitu, czyli młodszej epoki kamienia, około połowa 5. tysiąclecia przed naszą erą, aż po czasy nowożytne, czyli 17 wiek już naszej ery. Więc będziemy mieli taki przekrój tych epok, którymi zajmują się archeolodzy. Wystawa będzie czynna od 8 marca do końca maja. Otwarcie nastąpi o godzinie 17. Archeolodzy określają eksponaty z wystawy jako odkrycie na skalę ogólnopolską. W szkole podstawowej nr 16 utworzona zostanie klasa sportowa poświęcona piłce ręcznej. Dzięki temu uczniowie od 4 klasy mogą w placówce rozwijać swoją sportową pasję. Klasę swoim patronatem objęła MSPR 7 Miedź Legnica. Porozumienie pomiędzy szkołą a klubem to powrót do historii. Warto przypomnieć, że w 1996 roku w szkole podstawowej nr 16 powstał uczniowski klub sportowy Miedziak. Był to pierwszy uczniowski klub piłki ręcznej w Legnicy. Jednocześnie obu instytucjom zależy na tym, aby dzieci z tej części miasta mogły rozwijać swoje sportowe pasje. Pracujemy nad takim nowym projektem, który ma ruszyć od września, czyli jest to taka robocza nazwa Handbalowa Akademia Mistrzów i chcemy objąć również szkoleniem dzieci w przedszkolach, głównie na osiedlu Piekary i na osiedlu Kopernik, bo to jest takie najbliższe nam otoczenie i również w szkole numer 16. I po prostu chcielibyśmy, żeby objąć szkoleniem dzieci od przedszkola do seniora. Na razie projekt zakłada utworzenie jednej klasy. Jeśli się powiedzie i zgłosi się spora liczba rodziców ze swoimi pociechami, to liczba klas o profilu piłka ręczna może się powiększyć. Do tej pory 16 była znana z bardzo wysokiego poziomu dydaktycznego. Stawiamy jednak również na aktywność fizyczną dzieci. Bardzo się cieszymy, że patronat merytoryczny nad klasą objęła 7. Klub znany w całej Polsce, klub, który ma aktualnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. W związku z tym ja wierzę, że ta współpraca przyniesie bardzo wymierny efekt w postaci rozwoju piłki ręcznej w Legnicy. Uczniowie klasy będą mieli w sumie 10 godzin wychowania fizycznego. 4 z nich to ogólne zajęcia sportowe, natomiast 6 godzin będzie przeznaczonych na trenowanie piłki ręcznej. Propozycja piłki ręcznej będzie dla klasy 4. Czyli uczniowie, którzy ukończyli klasę 3, będą mogli przyjść do nas, oczywiście po przejściu testów sprawnościowych, które są już w kwietniu. I wynik tych testów będzie decydować o tym, którzy uczniowie do tej klasy zostaną zakwalifikowani. Testy sprawnościowe dla uczniów odbędą się 12 kwietnia. 12 i 20 marca w szkole odbędą się lekcje pokazowe piłki ręcznej. Kadra pedagogiczna i trenerska, która zajmie się tą klasą, to specjaliści. Każdy z naszych trenerów to jest specjalistą. Wszyscy mają licencję trenera klasy A, więc trzeba się oprzeć na tym, że będą szkolić dobrze. My nie zmieniamy kadry, zostaje ta kadra szkoleniowa w klubie, która była,
A no właśnie te ściany świadczą o tym, że jest dobrze. Wierzę, że dzięki tej współpracy my będziemy mogli zaoferować tym dzieciakom najlepszych trenerów. Już teraz mogę powiedzieć, że tę klasę będzie prowadziła bardzo, bardzo dobra trenerka, która na co dzień zajmuje się piłką ręczną. W związku z tym no my tym dzieciakom zaproponujemy wszystko to, co jest najlepsze w połączeniu z wysokim poziomem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Po zajęciach w szkole uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności również w klubie. Jeżeli będzie dobrze uczeń, dziecko szkolone przez odpowiednią profesjonalną kadrę, to w wieku juniorskim, czyli 19 lat, może załapać się do pierwszego zespołu. A nie ukrywam, że aspiracje są takie, że za kilka lat chcielibyśmy, żeby z powrotem w Legnicy była Superliga. Z pewnością nie każde z dzieci musi w przyszłości zostać zawodowym szczypiornistą. Ważne jest to, aby wśród młodych ludzi promować ruch i zdrowy styl życia. Szkoła podstawowa nr 16 zapewnia dodatkową opiekę psychologa i logopedy, co ma pozwolić na rozwój dziecka w każdym kierunku. Ekipa składająca się z legnickich aktorów oraz reżysera Przemysława Wojcieszka realizuje serial Czarne Pola. To polityczna opowieść z wątkami o współczesnej Polsce. Wiedziałeś, że jestem pierwszą osobą, z którą rozmawiacie. Dlaczego? Potrzebujemy wszelkich informacji. Na razie ukazał się pilotażowy odcinek serialu Czarne Pola. Ekipa poszukuje dodatkowych pieniędzy na sfinansowanie projektu. To polityczny serial, którego, jak dodaje sam autor scenariusza, nikt inny nie robi. Wydaje mi się, że ten pilot, który zrobiliśmy, wyszedł całkiem nieźle. Ja w każdym razie jestem z niego bardzo dumny. I pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy pójść za ciosem i powalczyć o to dalej. Tym bardziej, że robimy to bardzo niskobudżetowo i robimy to, myślę, że robimy to bardzo sprawnie i dobrze. Akcja toczy się w małym miasteczku o tytułowej nazwie. Dochodzi tam do morderstwa prawnika, a zagadkę rozwiązuje dwóch młodych policjantów. Gram policjanta, który jest pełen ideałów, chce rozwiązać sprawę jak najszybciej, dorwać przestępcę. Coś, co zdarzyło się w Czarnych Polach, jakby no, wywróciło trochę jego życie do góry nogami, no ale to już w Patriarsze, że tak powiem, się dowiecie, co dalej. Legnicy aktorzy wcielają się w główne role. Oprócz policjantów należy do nich również ksiądz. To jest taka postać pełna sprzeczności, bo to nie jest ksiądz, którego możemy ubrać w sutannę, dać mu koloratkę i hostię do ręki. To jest taki ksiądz, który bardzo wiele wie o swoich parafianach. No to jest mała miejscowość, więc też nie, o to nie trudno. Należy do elity tego miasteczka. Cała ekipa jest zadowolona z dotychczasowej pracy, więc liczy na to, że znajdą się pieniądze na kontynuowanie serialowych przygód głównych bohaterów. Nie ma tu żadnych kamer. A ty masz mnie za idiotę. Legendarny zespół Turbo wystąpi w Legnicy w ramach cyklu Strefa D. Koncert odbędzie się 9 marca w klubie Spiżarnia. Koncert rozpocznie się w sobotę 9 marca o godzinie 19. Muzycy zagrają utwory z płyty Ostatni Wojownik. Została wydana przez niemiecką niezależną wytwórnię Noise Records jeszcze w tym okresie komuny, gdy ten krążek ukazał się na całym świecie, zbierał bardzo pochlebne recenzje. Niestety ten okres czasu nie pozwolił kapeli skonsumować jakby tych pozytywnych recenzji i niewątpliwego sukcesu, bo również płyta bardzo dobrze się sprzedawała na rynku zachodnim. Gwieździe wieczoru będą towarzyszyć dwie formacje. Zaproszone specjalnie przez poznaniaków na tą trasę będzie to formacja Helheim z Pruszkowa oraz Okrutnik z miejscowości Kotlin. Zespoły tak samo poruszają się w tej heavy metalowej, thrash metalowej specyfice. Mamy nadzieję, że dobrze rozgrzeją legnicką publiczność. Będzie ich to pierwszy występ tutaj u nas w klubie Spiżarnia. Bilety dostępne są w kasach Legnickiego Centrum Kultury oraz w klubie Spiżarnia. Projekt dźwiękowej mapy Legnicy wchodzi w kolejną fazę. Organizatorzy zapraszają wszystkich legniczan do wysyłania nagrań ze swojego ukochanego miasta jako element mapy.
W ramach projektu odbywają się m.in. warsztaty nagrywania dźwięków. Brzmienie miasta zna jednak każdy z nas i ma swoje ulubione miejsca, których lubi posłuchać. Może się nimi podzielić. Wystarczą 2-3-minutowe fragmenty. Bardzo prosimy, żeby nagrać te dźwięki i wysłać nam na adres mailowy dźwiękilegnicy@lck.art.pl. Dźwięki, które Państwo wyślą, załączymy do mapy, która już powstaje. Będzie można jej słuchać i właściwie już jej można słuchać online. A w maju zbierzemy te wszystkie dźwięki i zaprezentujemy je publicznie. Do tej pory udało się nagrać Legnicę pod płaszczem śniegu. Dźwięki pochodzą z dworca kolejowego, ale także mniej uczęszczanych miejsc. 19 marca o godzinie 16 zapraszamy seniorów na pokaz dźwiękowy. Ten pokaz dźwiękowy będzie specjalnie przygotowanym prezentacją najpiękniejszych koncertów polskiej przyrody. To będą moje nagrania, które wykonuję do różnych celów profesjonalnych, nagrania dźwięków przyrody, ptaki, dźwięki natury, dźwięki pór roku. Koncert odbędzie się w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Wszystko będzie ułożone w formie rejsu po rzece. To także element tworzenia dźwiękowej mapy Legnicy. Niepubliczne przedszkole Hobbit bierze udział w projekcie Bezpieczny Dolnoślązak. Dzięki temu dzieci z placówki mogły posłuchać cennych informacji na temat zagrożeń. W czwartek maluchy mogły zobaczyć, czym może skończyć się niezapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Na szczęście w symulatorze dachowania znalazły się pluszaki z przedszkola, ale już taki obraz przekonał maluchy, co gwarantują zapięte pasy bezpieczeństwa. Jest to projekt edukacyjny, który obejmuje całe województwo dolnośląskie. Przewodniczy mu marszałek województwa dolnośląskiego i jednym z punktów, który realizuje nasze przedszkole, jest właśnie bezpieczeństwo na drodze. Stąd dzisiaj bardzo ciekawe zajęcia właśnie z symulatorem, który pokaże nam, na czym polega zapinanie bądź niezapinanie pasów, jakie grożą niebezpieczeństwa, dlaczego dzieci mają siadać w fotelikach. Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego instruowali maluchy, jak pasy powinny być zapinane. Ta wiedza najczęściej pozostaje w głowach i dzieci potrafią opowiedzieć o bezpieczeństwie swoim rodzicom. Co jeszcze jest ważne, jak się zapina pasy? Żeby te pasy były dociągnięte. Czyli on nie może być luźny. Jak się zapina pas, pan Jurek wam tam pokaże, widzicie dołem tutaj, jak pas przechodzi, to się go dociąga, tak żeby on tutaj ciasno przylegał do bioder, trzymał nas dobrze w fotelu i ta druga część pasa tutaj też, żeby była naciągnięta, przechodziła przez ramię, tak? Nie może nam przechodzić przez szyję, ponieważ będzie nas dusiła. Projekt zakłada dla podopiecznych Hobbita wiele spotkań z ciekawymi osobami, które przestrzegają, co można, a co jest surowo zabronione. Mieliśmy już spotkania z policjantami, mieliśmy spotkania ze strażakami, mieliśmy spotkania dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Także musimy pamiętać, że bezpieczeństwo to właśnie nie tylko droga, nie tylko to, co jest wokół nas, ale to jest również bezpieczeństwo wirtualne, które niestety w dzisiejszych czasach jest troszeczkę może pomijane. Z czwartkowej lekcji najmłodsi już wyciągnęli wnioski. Trzeba zapinać pasy, bo jak będzie wypadek, to można uderzyć w fotel głową. To była ostatnia informacja na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.